Radio Conchita, proszę Państwa, nie zmordowane Radio Conchita. Opowiada o różnych sytuacjach, rzeczach. Psychologia jest najmądrzejsza na świecie. Nie wiem, czy wy o tym wiecie. Psychologia. Jeszcze raz, psychologia, proszę Państwa, jest najmądrzejsza na świecie. Nie wiem, czy wy o tym wiecie. Radio Conchita. 20 godzina, czas leci. Czas na informację dnia. Ole Adama Nawałki, selekcjoner reprezentacji Polski, ogłosił kadrę na Mistrzostwa Świata w Rosji. Państwa Grupy Wyszehradzkiej przeciwko cięciom w wydatkach na politykę spójności zaproponowanych w nowym unijnym budżecie. Premier Mateusz Morawiecki na audiencji u papieża Franciszka. Paweł Zieliński, zapraszam. Trener polskiej reprezentacji ogłosił nazwiska 23 piłkarzy, którzy pojadą na mundial do Rosji. W składzie kadry znaleźli się m.in. Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski, Grzegorz Krychowiak, Kamil Grosicki, Arkadiusz Milik, Łukasz Fabiański, Wojciech Szczęsny, Łukasz Piszczek, Michał Pazdan oraz kontuzjowany dziś Kamil Glik. Jeśli uraz zawodnika będzie poważny, zastąpi go na mundialu Marcin Kamiński. Selekcjoner Adam Nawałka mówił przed ogłoszeniem składu kadry, że jest zadowolony z przebiegu dotychczasowych przygotowań. Przebiegają one zgodnie z planem, począwszy od zgrupowania w Juracie, poprzez zgrupowanie w Arłamowie. Przede wszystkim panuje bardzo dobra atmosfera etosu pracy. Wszyscy z wielką determinacją podchodzili do zajęć. Była to zdrowa rywalizacja. Znaczy jest to zorganizowana grupa, z którą zresztą z panem akurat nie. Natomiast z paniami spotkam się już po raz piąty. Największe tego rodzaju zamieszanie było w Ostrzeszowie. Poza tym oczywiście, że też w Ostrowie będą tutaj następne. Natomiast jeżeli Państwo zaczniecie filmować, to część być może z Państwa to właśnie powie, że sobie tego nie życzy, ewentualnie zdecydowanie będzie oponować. Gwarantuję Państwu, że skończy się to tym, iż ci Państwo wyjdą wcześniej, zanim się to spotkanie skończy, z okrzykami, że są źle traktowani i że generalnie rzecz biorąc są obrażani, że są obrońcami demokracji. No właśnie. Szanowni Państwo, ja proszę o pytania. Biało-czerwone to barwy niezwyciężone. Polska! Będziemy zawsze służyć Polsce! Nie umiecie! ...od dodatkowych kryteriów, takich jak przyjmowanie imigrantów czy praworządności. W polskim Senacie odbyła się sesja robocza przedstawicieli parlamentów państw WIFOR. Przewodniczący, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej Piotr Apel mówi, że dyskusja umożliwi mocniejsze wyartykułowanie wspólnego stanowiska w przyszłości. Główne nasze postulaty to jest przede wszystkim sprzeciw wobec ograniczeń wynikających z zmniejszenia puli na fundusze spójności. Jest też bardzo ważny głos w zakresie tworzenia cyberochrony czy prawa ceder w Unii Europejskiej. Chcemy, żeby ono powstawało wspólnie i stroniło nas przed nie tylko zewnętrznymi atakami, ale też wewnętrznymi atakami. Szefowie rządów państw bałtyckich z zadowoleniem przyjęli możliwość utworzenia stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Premierzy Litwy, Łotwy i Estonii mówili dzisiaj w Tallinie na wspólnej konferencji z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem. Premierzy krajów bałtyckich stałym stwierdzeniem z Marek Kuchiński to raczej Jurij Reset pobierają pomysł budowy stałej wojskowej bazy w USA w Polsce. Do widzenia obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz w krajach bałtyckich jest bardzo ważna. Będziemy zadowoleni, jeśli USA będą bardziej aktywne w Polsce. Powiedział premier Estonii Jurij Reset podczas konferencji prasowej szefów rządów krajów bałtyckich z ministrami Czaputowiczem i dodał, że utrzymanie współpracy obronnej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i krajami bałtyckimi jest bardzo ważne.
informacji Jacek Czaputowicz podkreślił, że obecność wojsk USA w regionie jest głównym czynnikiem odstraszającym. Także księża, proszę Państwa, są w takich systemach, które już dawno w IV wieku, to był 325 rok naszej ery, odeszły od Jezusa dawno, jak przyjęły naukę. Słońce, nimfa, aureola, to wszystko są pozostałości po kulcie Ojca, a Pana Jezusa zero. Uczestniczyli również żona premiera, jego dzieci oraz pracownicy kancelarii. Mateusz Morawiecki przyznał, że Eucharystia, słowo obce Biblii, w ogóle wzięte z kosmosu. Wiadomo, że jak tak manipulowali, nie przez 10 przecież lat, przez 2000, no to wyszło słowo Eucharystia. Premier podarował papieżowi koszulkę polskiej reprezentacji z numerem 100, nawiązującym do rocznicy historyczną fotografię przedstawioną kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz ikonę wykonaną przez polskiego artystę. Franciszek podarował polskiemu premierowi metalową rzeźbę z elementami grobów zakolibnych, symbolizującą spokój. Przeistoczenia, a przeistoczenia żadnego nie było, bo to Jezus powiedział, to oznacza moje ciało i krew. Tam nic nie było, cudu żadnego, dlaczego mogę robić? Nic nie dlaczego. Nie było przeistoczenia. Nie było przeistoczenia. Do końca dnia miejscami mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze. Ciepło, temperatura od 25 stopni w Suwałkach do 29 w Warszawie. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w czasie dni będzie porywisty. Ważne jest być ze sobą. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po godzinie 20. Paweł Lepki, witam Państwa i zapraszam na Światową Przechodnicę. Dziś naszym gościem jest Pan Andrzej Karol, analityk Warsaw Enterprise Institute. Siemanko, dobry wieczór. Dobry wieczór. I będziemy rozmawiać o sprawie, która tak funkcjonuje w przestrzeni publicznej od kilku tygodni, ale dzisiaj nabrała trochę nowego tempa. Proszę się tutaj powiedzieć, bo chodzi o ewentualne stworzenie na terytorium Rzeczpospolitej amerykańskich baz, stałych baz wojskowych. Dzisiaj premierzy państw bałtyckich z ogromnym entuzjazmem wypowiedzieli się na ten temat, no ale z kolei nastroje studzi nieco generał Ben Hodges. Ja przypomnę, że to jest były dowódca amerykańskich wojsk lądowych w Europie, który wydaje mi się wcześniej był zwolennikiem tego pomysłu, ale dziś w brukselskim Politico powiedział, że rozlatywanie stałej bazy Stanów Zjednoczonych w Polsce naruszyłoby jedność w NATO i spowodowało niepotrzebny wzrost napięcia z Rosją. To zacznijmy może od tego, na jakim etapie realności tego projektu się znajdujemy. No na żadny. To jest etap koncepcyjny, to wyłącznie po stronie polskiej. Nie ma takiego etapu koncepcyjnego nawet po stronie amerykańskiej. No i rozważają to raczej grzecznościowo niż faktycznie. Jest kilka powodów, właściwie całe mnóstwo powodów, ale wymienimy choćby kilka najistotniejszych. Pierwszy to jest taki, że Amerykanie nie budują stałych baz wojskowych. Dużo efektywniej i taniej wychodzi umieszczać je wojska w bazach tymczasowych. Choćby dlatego, że nie trzeba transportować tam rodzin żołnierzy i płacić im. Są sami żołnierze rotacyjnie właśnie, a bazy można w każdej chwili zlikwidować albo przedłużać ich funkcjonowanie na długie, długie lata. Więc jakby cały system zmierza do tego, żeby bazy stałe, może nie likwidować, ale nie tworzyć nowych baz stałych, bo te, które są w Niemczech, czy we Włoszech, czy w Wielkiej Brytanii, z pewnością pozostaną, no bo i te państwa są zainteresowane i przytrzymują te bazy różnego typu, choćby ulgami w podatkach, żeby one tam zostały. Więc wydaje mi się, że to jest powód pierwszy. Powód drugi to jest to, że właściwie nie ma ku temu powodu, nie ma racji. Z amerykańskiego punktu widzenia, oczywiście nie polskiego, ponieważ skala zagrożenia rosyjskiego według ich oceny jest niewysoka, znaczy ona istnieje, ale odpowiedź, która już została udzielona, czyli bataliony NATO plus brygada amerykańska w tej części Europy plus brygada lotnicza, brygada lądowa plus brygada lotnicza częściowo w Niemczech, częściowo w Polsce, jest wystarczająca. To znaczy nie wydarzyło się nic szczególnego, co by było pretekstem tego, żeby tych wojsk umieszczać więcej, a szczególnie w skali dywizji aż. To jest drugi powód. Trzeci powód, że trzeba by znaleźć finansowanie. Amerykańska obecność w tej części Europy jest finansowana z takiej polityki reasekuracji europejskiej, która jest odnawiana, ale odnawiana być nie musi. To nie jest stały element budżetu Pentagonu, a bazy stałe w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii są właśnie z tym stałym budżetem. No to spróbujmy się przyjrzeć tym poszczególnym
to zacznijmy od końca, od pieniędzy, bo to bardzo istotne. Tutaj informacje są takie, że Polska bardzo hojnie chce wesprzeć amerykańską obecność, bo mowa jest nawet o dwóch, no tak, półtora do dwóch miliardów dolarów. Sporo. 300 milionów dolarów, tyle Amerykanie wydają na wywóz śmieci ze swoich baz. Żartuję troszeczkę oczywiście, ale świadomie, no nie, to nie jest dużo. No, znaczy z naszej perspektywy to jest dużo. Ta polityka reasekuracji właśnie między innymi polega na tym, że pieniądze amerykańskie są wkładane w infrastrukturę wojskową w naszej części Europy, na przykład lotniska polskie w Łasku czy w Powidzu, to były te pieniądze. Nie, także na udrażnianie dróg, mostów i tak dalej. Czyli w infrastrukturę do przetransportowywania wojsk one idą. A więc żebyśmy my adekwatne podnieśli koszty, to musiałoby to iść w kilkadziesiąt, naście przynajmniej miliardów, a nie 2 miliardy. To jest, jak rozumiem, symboliczna kwota, za którą można wybudować budynki, na przykład, w których ci żołnierze mogliby mieszkać, albo drogi dojazdowe do koszar, gdzie oni by mieszkali. I to w gruncie rzeczy tyle, więc troszeczkę mało. Te koszty tak naprawdę stacjonowania, szczególnie jeśli mówimy o dywizji, bo przecież o takiej jednostce wojskowej jest mowa, no są dużo, dużo większe, są ogromne koszty, musiałby je ponieść podatnik amerykański, a ku temu ochoty wielkiej nie ma. Mówi Pan o tym spojrzeniu na, ze strony Waszyngtonu, tak, ze strony Stanów Zjednoczonych, dlaczego nie? Dlaczego, no wymieniał Pan te argumenty świadczące o tym, że to może być dla Amerykanów nieopłacalne, no ale z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, to wydaje mi się, że taka stała obecność Amerykanów w Polsce byłaby gwarantem bezpieczeństwa. No to jest zupełnie inna perspektywa. Rzeczywiście z naszego punktu widzenia to tylko przyklasnąć tę inicjatywę. No gdyby się ziściła, to byłoby wspaniale. Po pierwsze, stała obecność to nie obecność rotacyjna, czyli oni nie odejdą za rok lub za dwa, ponieważ skończy się finansowanie w ramach tej polityki reasekuracji, czyli musieli być wpisani do stałego budżetu Pentagonu, po prostu by to zostali. Te długie, długie lata, może i dziesięciolecia, tak jak są w Niemczech dziesiątki lat, czy w pozostałych krajach są stałe bazy, czyli to jest punkt jeden. Punkt drugi, gdyby to była naprawdę dywizja ciężka, to Polska ma obecnie 3 dywizje, pracuje nad stworzeniem 4, czyli to byłaby 1/4 sił zbrojnych, które mogłyby stawić opór potencjalnym sojusznikom, czyli ogromne wzmocnienie, znaczące wzmocnienie, bardzo dobrym wojskiem, dobrze wyszkolonym, dobrze wyposażonym. Z tym wojskiem przecież przyjdzie cała infrastruktura wywiadowcza, osłonowa i tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście by to była potężna siła bojowa, no ale wątpliwe, żeby to się ziściło. I po trzecie wreszcie tutaj państwa bałtyckie również powinny wielki entuzjazm, zresztą wykazują, wykazać, dlatego że przecież w wypadku ataku rosyjskiego realna, szybka możliwość pomocy może przejść tylko lądem z Polski. Czyli Amerykanie, gdyby ruszyli za pomoc z państwem, że już ruszyli przesmyk suwalski. No to albo tak, albo nie, bo kto idzie tam, gdzie na niego czekają? A, wyobrażany jest manewr strzelający przez Białoruś. Ale to jest w każdym razie ten fragment, który łączy nas w czasie pokoju. Dokładnie, to jest ten fragment, który wszyscy myślą, że tam coś się wydarzy, jak wszyscy myślą, że tam coś się wydarzy, z pewnością wydarzy się gdzie nie będzie, prawda? No ale tego nie wiemy, to są czyste spekulacje oczywiście, ale z całą pewnością obecność tak wielkiej armii de facto, bo w dzisiejszych czasach te armie są dużo skromniejsze niż w ubiegłych wiekach. Dzisiejszy to państwo bałtyckie poczuło się znacznie bezpieczniej i pewniej. Czyli te regionalne czynniki najbardziej opowiadają się i pracują za taką stałą obecnością wojsk amerykańskich. No tak, często, gdy Rosjanie o tym mówią, niedawno rzecznik Kremla Pieskow wczoraj dokładnie powiedział, że ewentualne rozlokowanie w Polsce bazy Stanów Zjednoczonych jest suwerenną decyzją każdego kraju, ale że Rosja jest gotowa reagować na rozszerzenie infrastruktury NATO w kierunku jej granic. No, tutaj jest to o tyle ciekawe, że jeszcze się nic nie wydarzyło, a już mamy taką zdecydowany komunikat ze strony Kremla. I wydaje mi się, że dwie rzeczy są interesujące. Po pierwsze, to by nie do końca były chyba infrastruktury państw NATO, bo to by było, to byłaby obecność na zasadzie obecnej Amerykanów w Polsce. Nie, mamy teraz Krystyna. A z drugiej strony Rosjanie często podnoszą i w Europie Zachodniej to chyba też znajduje no, dobry grunt, taki argument, że to narusza parytet sił lądowych w naszej części Europy, no ale z drugiej strony wydaje mi się, że ten parytet jest mocno dla nas niekorzystny. O, ma? Nie, parytet nie jest niekorzystny, tego nie wypełniamy. Według parytetu Polska na przykład może 120 śmigłowców zbrojnych w lądzie pancernym. Ile mamy, nie powiem, bo wstyd. W związku z tym te amerykańskie
siły można by dolecieć tego parytetu i jeszcze byśmy go nie przekroczyli, więc nie jest to kwestia parytetu, jest to raczej kwestia memorandum, czyli kiedy Polska i inne kraje regionu przystępowałyby do NATO, to NATO zagwarantowało w Rosji, aczkolwiek nie jest to akt bezwzględnie obowiązujący, że nie będzie tu stałej infrastruktury. Dlatego jest to obecność rotacyjna. A taka stała obecność, stała infrastruktura by zmieniała ten układ, łamałaby to memorandum. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że Amerykanie muszą widzieć taki długofalowy interes w tym, żeby tu być na stałe. Oni tego nie widzą. Oni widzą krótkofalowy interes. Czyli agresywną politykę Rosji teraz. Przecież nie wiem, jaka będzie za lat 10, za lat 20, za lat 30. Czy w ogóle Rosja będzie, czy jej nie będzie. Tego nikt nie wie. I oni zawsze mają alternatywę w drugiej linii obrony. Czyli tych dawnej linii obrony z okresu zimnej wojny, czyli Niemiec. Jestem głęboko przekonany, że za naszego życia i naszych młodych słuchaczy Amerykanie, jeśli nie będzie jakiegoś wielkiego kryzysu politycznego, z Niemiec nie wyjdą. Dlatego, że linia obrona Ameryki biegnie przez środek Europy w Niemczech. Oni troszeczkę przesuwają. I z tego też powodu chyba Niemcy zawsze będą niechętni budować jakichkolwiek baz gdzieś dalej. To nie jest, że niechętni, bo ich te bazy tutaj też by ich osłaniały. To jest wielka układanka polityczna. Takiego czysto militarnego punktu widzenia to też pracuje na bezpieczeństwo Niemiec. Po co mają toczyć wojnę na odrze, jak mogą toczyć ją na pułku? To jest dużo bezpieczniejsze. Natomiast no, Niemcy mają to, czego my nie mamy, czyli mają dostęp do portów atlantyckich, do Morza Północnego. Każda pomoc, która do Polski miałaby dotrzeć, musi iść albo przez Niemcy właśnie lądem, albo Bałtykiem, czyli przez ciśnienie duńskie, które bardzo łatwo zamknąć bronią rakietową, albo powietrze, czyli znowu już wyeksponowane na łatwe uderzenia przeciwnika. Więc te Niemcy zawsze pozostaną jako numer jeden, jakbyśmy się nie starali w Europie amerykańskiego bezpieczeństwa. My mówimy oczywiście o perspektywie ulokowania w Polsce baz czy baz amerykańskich. No, chciałoby się powiedzieć, daj Boże, gdyby tak kiedyś było, że z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, no, ale to nie jest proste. No tak, ale coś się jednak wokół tej sprawy dzieje, bo tak, Komisja Sił Zbrojnych Amerykańskiego Senatu no, zamierza zlecić Pentagonowi ocenę zasadności stacjonowania sił lądowych Stanów Zjednoczonych na terytorium Polski. Z kolei Izba Reprezentantów uchwaliła swój własny budżet i w nim nie mówi się o takim stacjonowaniu, ale mówi się o 144 milionach dolarów amerykańskich na budowę baz amerykańskich. O 140! Coś chyba jednak licytując wysoko możemy ugrać. Możemy ugrać, dlatego że to nie wymaga owej wielkiej bazy mitycznej, czy kilku baz, o których mowa, czy obecności dywizji, ponieważ Amerykanie chcą do Europy przerzucić sprzęt dla jednej brygady, żeby w każdej chwili żołnierze tylko dolecieli do tego sprzętu i ruszyli do boju. Ten sprzęt generalnie jest rozmieszczony obecnie w Niemczech i w Holandii i nie ma jakichś przeszkód szczególnych, ani politycznych, ani taktycznych, żeby nie umieścić części tego sprzętu, to będzie potencjalne pole bitwy bardziej Och, Matko Boska! Gdzie jest mnóstwo żołnierzy. Uśmiechnij się! To jest sam sprzęt, sobie grzecznie czeka ten sprzęt, na to proszą żołnierze i wejdzie do użycia. I to nie jest szczególnie agresywny krok na przykład wobec Rosji, no bo jest to czysty sprzęt tylko, który nie strzela sam, dopóki nikt nie wsiądzie do niego i go nie użyje. Więc raczej myślę, że w tym kierunku można mniej więcej uzyskać niż wieszać wielką flagę dywizji czy stałej bazy, ponieważ to jest realne. To się może rzeczywiście wydarzyć. Tylko, że nie wszędzie, to znaczy nie cała Polska się nadaje do tego, żeby tam siły amerykańskie stacjonowały, nie nadaje się do tego wschodnia część, kilka część, która może być razem z badaczem Jacka Jaruszewskim był przemyślana. Badania z nami zostaje w dalszym ciągu Marcin Kamiński. W sytuacji, kiedy Kamil nie będzie pełnej gotowości, Marcin Kamiński zajmuje miejsca Kamila. Adam Nawalda skreślił 9 piłkarzy, także tych, których wielokrotnie desygnował do gry w pierwszym składzie. Mówił o sił specjalnych, na przykład paliwowe amerykańskie, najbardziej mogły powstać i myślę, że powstaną. Choć pan, że oczywiście wspomniał o tej reakcji Rosji i przed momentem też o tym mówiliśmy. My powinniśmy przejmować się jeszcze rozmaitymi układami zawartymi kiedyś z Rosją, w momencie kiedy ona dokonuje aneksji Krymu, gwałcąc niejako międzynarodowo gwarancje, a i przecież wielkie mocarstwa gwarantowały także Ukrainie jedność terytorialną, w tym Rosja, prawda, w zamian za zrzeczenie się broni atomowej. No,
jeszcze jest, mamy rzeczywiście związane ręce, czy świat zapewni ma związane ręce? Nie, natomiast ci, którzy wojska swoje do nas mieli przesunąć, mają, bo chcą mieć związane ręce z różnych powodów, przecież nie bez przyczyny te bataliony natowskie są rotacyjne właśnie. No po to, żeby nie było stałej obecności wojskowej i stały pas, to jest gwarantowane przez NATO, czy Rosja może gwarantowane przez NATO. Wydaje się, że nie ma chęci do takiego jawnego, demonstracyjnego złamania tego memorandum po stronie przede wszystkim naszych partnerów amerykańskich, ale też zachodnioeuropejskich. Nie wiem, czy to mogę tego przekonać, no bo niby czemu mieliby wyciągnąć sobie ten argument, że zawsze mogą im zagrać w przyszłości, że kiedy się zaostrzy, to mogą postawić Rosjan, że okej, w takim razie to jest do tego stopnia dojść że my nie przejmujemy się już tymi naszymi zresztą jednostronnymi zobowiązaniami. No, teraz by się wystrzelili ze amunicji niepotrzebnie. Wydaje się, że dyplomacji kursogenicznej nie strzela się bez przyczyny, tak nie traci się tej amunicji. To właśnie taka strata z punktu widzenia naszego punktu widzenia. To jest fatalne, że cały czas to obowiązuje. Ale szczerze mówiąc, nie mamy na to wielkiego wpływu. No tak, ale mamy wpływ na to, co jak zachęcać Amerykanów do tej obecności w Polsce. Mówimy cały czas o rotacyjnej obecności. I ona jest i bardzo dobrze, że jest ta, nie tylko ta wielonarodowe grupy bojowe NATO, ale ta przede wszystkim obecność na zasadzie umowy dwustronnej Amerykanów w Polsce, pancernej, wywiadowej grupy bojowej. To jest dla nas bardzo duża gwarancja bezpieczeństwa. A sądzi pan, że przy okazji tego, że no, jest jednak w jakiś sposób na stole, czy w dyskusjach politycznych ten temat baz w Polsce funkcjonuje, mniej czy bardziej realny, ale jednak funkcjonuje. Czy to znaczy, że na przykład to nam może ułatwić zagwarantowanie, że będzie tych Amerykanów, może nie tyle więcej, ale że będą dłużej tak rotować u nas? Znaczy myślę, że warto grać nieco inną grę pod tytułem płacimy. Czy my wywiązujemy się z swoich zobowiązań wobec tego? Mamy 2% będziemy je przekraczać, czyli ten budżet polski będzie rósł do 2,3 PKB, czym niewiele państw natowskich, a szczególnie europejskich, może się pochwalić. I myślę, że Amerykanie poszliby na grę pod tytułem wywiązują się, to płacimy. W cudzysłowie oczywiście płacimy, czyli zwiększamy obecność. Nie liczymy każdego centa, każdego dolara, bo ten sojusznik jest wiarygodny. Ten, kto jest wiarygodny, może liczyć nasze wsparcie i pomoc. I ta gra Amerykanów w sensie finansowym niewiele kosztuje, bo jednak jest to zasobne państwo, a politycznie może być bardzo, bardzo korzystna. Więc wydaje mi się, że w ten biznes powinniśmy właśnie dążyć. Czyli jest pod tytułem wywiązujemy się, wydajemy, zwiększamy sami swoją obronność, ale prosimy o pomoc, bo cały czas potrzeby są większe i taki argument myślę, że będzie usłyszany. Ale to jest argument, który trafia wyłącznie do Amerykanów, prawda? Bo jeżeli chodzi o tych pozostałych sojuszników NATO, tych europejskich, no to no skoro mówimy o tym wywiązywaniu się, to tam Grecja oczywiście jest zawsze takim z innych powodów, ze względu na konflikt z Turcją, że pewne łoży, ale no Niemcy, nasz wielki sojusznik, z którym graniczymy, no ma ogromne kłopoty. Powiem tak, a kto inny miałby tego posłuchać? No jeżeli spojrzymy na armię natowskie, to resztę trzy armie są zdolne w ogóle do ekspedycji. Amerykańska, brytyjska i francuska. Amerykańska już tu jest, brytyjska, jak sądzę, wsparła rzeczywiście amerykańską broń, czego francuska jest zainteresowana zupełnie innym rejonem świata. Bardzo dobra armia zresztą, ale interesy Francji są gdzie indziej. Wschód, dawne kolonie Rosji. Kto miałby nas słuchać? Dokładnie Amerykanie. To jest jedyne państwo, które ma realną zdolność przyjścia ze znaczącą pomocą i dawną Polsce w wypadku rewolucji. Agresji. Żadne inne państwo nie ma tak przyczyny. Ale pytam o to w kontekście trochę innej dyskusji już, która toczyła się w NATO, a tyczyła rozlokowania dwóch nowych dowództw. No jedno wiadomo było, że będzie gdzieś za Atlantykiem, ale drugie wiadomo było, że będzie w Europie. Mówię o tych no, takich naprawdę wysokich szczeblach dowodzenia. No i przegraliśmy tę batalię. Pozostaje nam trochę niższy szczebel, o który dobijamy się w Szczecinie, tak? Armijny zdaje się całkiem wysoki, no całkiem wysoki, ale w stosunku do tych dwóch wielkich, no to już trochę niżej. Sądzi pan, że nasza pozycja w NATO no, może jest na tyle silna, że mamy szansę na takie dowództwa? To nie jest tylko... Znaczy, to jest istotne, co pan powiedział, że nie jest na tyle silne. Państwa inne są silniejsze od nas, żeby pozyskiwać takie dowództwo, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest to, że to jest naprawdę potencjalne pole bitwy. Na polu bitwy nie umieszcza się dowództwo, umieszcza się na zapleczu, żeby mogło dowodzić tąże bitwą. I to jest też kolejna przyczyna, dla której nie ma tu aż tak wysokich dowództw.
No bo powinny to być taktyczne dowództwa, czyli te, które mają stoczyć te wojny, na przykład kosmiczne dowództwo, czyli dowództwo zostanie zaatakowane, to podejmie działanie. Więc to jest też ta przyczyna. Nie demonizowałbym, że jesteśmy tak nisko w hierarchii, że nam nie chcą tego dać, tylko trzeba patrzeć nieco szerzej, to znaczy na całość, czyli to rozłożenie sił i środków w razie konfliktu. Pechowa geografia, która nas prześladowała przez ostatnie kilka wieków. Nie, no nie jest taka pechowa. No, geografia jest rzeczywiście stała, ale geopolityka się zmienia. Znaczy w tej przestrzeni geograficznej powstają i znikają państwa. W 1939 roku mieliśmy przeciwników po obu stronach, a sojuszników za. Wiarygodnych czy nie, okazało się, że nie, ale za tymi przeciwnikami, więc zasadzie nie mieli jak nam przyjść. Tak, tutaj jakoś się zmieniło, bo się to kompletnie zmieniło. Teraz mamy się wroga po jednej stronie, a sojuszników po drugiej stronie i jest to zmiana, powiedziałbym, niewyobrażalna w tamtych czasach i jest dużo, dużo korzystniejsze to położenie, aczkolwiek geograficznie jesteśmy mniej więcej w tym samym rejonie świata, nieco przesunięcie na zachód. No i nie mamy też tego sojusznika, który był jednocześnie naszym wrogiem, a może odwrotnie, tak? Najdziwniejszy sojusznik, czyli Rosja. W II wojnie światowej nie mamy przekleństwa dwóch wrogów, albo przynajmniej nieprzyjaciół po obu stronach naszych granic. No, to rzeczywiście utrudniało się. Jest zdecydowanie lepiej, ale tak podsumowując naszą rozmowę, rozumiem, że jest pan sceptyczny, że szansa na takie stałe bazy z punktu widzenia takiej chłodnej logiki geopolitycznej nie jest duża, ale grać tym warto. Grać warto każdą obecnością amerykańską, czy stałą, czy nie stałą, czy rotacyjną, czy na poziomie dywizji, czy brygady, czy nawet batalionu, bo wszystko to zwiększa nasze bezpieczeństwo, a przede wszystkim zmniejsza prawdopodobieństwo rosyjskiego ataku, ponieważ każdy atak na amerykański oddział, czy to na kompanię, czy na dywizję, będzie wolny w Stanach Zjednoczonych. Tym więcej, tym lepiej, niewątpliwie, ale bądźmy realistami, no dywizji całej się tutaj raczej nie ściągnie. No, ale tak powoli, kupmy patrioty, rozmawiajmy o tych bazach, pilnujmy tego, żeby Amerykanie byli jak najdłużej rotacyjnie w Polsce i wtedy tak naprawdę zabieganie o swoje bezpieczeństwo. Absolutnie tak. No, niestety ciągle mimo wydatków niemałych na zbrojenia, które na obronę są one cały czas stanowczo za małe, żebyśmy sami mogli sobie je zagwarantować, więc potrzebujemy sojusznika. Jedynym wiarygodnym, nie w sensie chęci, a w sensie możliwości sojusznikiem są Stany Zjednoczone. Jakby nawet to, co powiedziałem, jest tak banalne, że przykro mi, że to powiedziałem, ale tak po prostu ale jest. Ale to tak wygląda. Tylko tak wygląda, ale wie pan, to jest o tyle istotne, że gdy teraz często mówimy na przykład o wojnie handlowej, która grozi, prawda, Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, a może już stała się faktem, to wyraźnie widać, że Polacy mają troszkę inne interesy niż Francuzi i Niemcy, no bo dla nas to jest gwarancja bezpieczeństwa. A to jest przekleństwo nasze, znowuż tym razem nieco inne, mianowicie spojrzenie na parytet zmiany handlowej naszej, przecież 80% eksportu polskiego idzie do Unii Europejskiej. Każda wojna Unii Europejskiej handlowa z kimkolwiek na świecie odbije się na nas, a co nam może na samochody niemieckie, no to naprawdę dla nas to jest cios ekonomiczny i to absolutnie musimy stać po stronie Unii Europejskiej. Natomiast całe szczęście, ani Amerykanie, ani Europejczycy nie warunkują tego, że wojna handlowa nie oznacza wojny politycznej. No i to jest najważniejsze, aby skutecznie żyć ze wszystkimi. To jest najlepsza polityka. Bardzo serdecznie dziękuję. Andrzej Telegan, Warsaw Enterprise Instytut był naszym gościem. To była światowa szachownica Paweł Lechki. Do usłyszenia. To tak jakby ktoś w szary okropny dzień, kiedy nic ci się nie udaje, podszedł do ciebie, czule objął i szepnął do ucha. Zrobiłeś ci przelewa 10 000 złotych. Chcesz tak się poczuć? Daj sobie szansę. Tylko w czerwcu kup 10-miesięcznej obligacji i wygraj. Dostępny na obligacje skarbowe.pl i w PKO Banku Polskim. Nawet jedna obligacja premiowa może wygrać. Marian, a może byśmy sobie kupili na mistrzostwa nowy telewizor? Co? No bo ty sobie będziesz oglądał mecze z kolegami w salonie, a ja stoję w sypialni. Z kolegami, mówisz? W Media Expert pomożemy wybrać najlepszy dla ciebie telewizor. Przywieziemy go, zamontujemy na ścianie i skonfigurujemy, byś w pełni mógł się cieszyć sportowymi emocjami. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto. A nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach? Tylko po co? Równie łatwo można sprawdzić w aplikacji KNF Alert, podmiot, z którego usług finansowych chcemy skorzystać. Bo lepiej mieć niż być. KNF.
najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, minęła 20.30, czas na informacje dnia. Paweł Zieliński, zapraszam. Jest sprzeciw państw Grupy Wyszehradzkiej przeciwko nowemu unijnemu budżetowi. Chodzi o planowane cięcia na politykę spójności. Na dzisiejszej sesji roboczej przedstawicieli parlamentów państw WIFOR, która odbyła się w polskim Senacie, kraje członkowskie skrytykowały także proponowane przez Komisję Europejską uzależnienie podziału środków od dodatkowych kryteriów, takich jak przyjmowanie imigrantów czy praworządność. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, Polska ma otrzymać prawie 20 miliardów euro mniej w porównaniu z obecnym budżetem polityki spójności. Ostatecznie o wydatkach na lata 2021-2027 zdecydują państwa członkowskie podczas negocjacji. Projekt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na końcowym etapie prac. W piątek odbędzie się konferencja uzgodnieniowa w sprawie tego projektu. Porozumienie rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy negatywnie ocenia ten projekt. Natomiast szef resortu zdrowia zapewnia, że zapisy porozumienia zawartego w lutym z rezydentami będą miały odzwierciedlenie w ostatecznej wersji projektu ustawy. Idziemy razem w tym samym kierunku, razem z rezydentami. Tak jak zresztą było to w porozumieniu i te zapisy z porozumienia będą miały w ostatecznej wersji swoje odzwierciedlenie. Tam, gdzie są niejasności, będą powtarzane, wyprostowane. W październiku lekarze rezydenci prowadzili protest głodowy. Później nie godzili się na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo, a w lutym podpisali porozumienie z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim, zgodnie z którym dojście do 6% PKB nakładów na zdrowie nastąpi już w 2024 roku. Młodzi lekarze zobowiązali się wtedy do 2-letniej pracy w kraju po ukończeniu specjalizacji. Pół godziny trwało spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z papieżem Franciszkiem. Wśród poruszonych podczas rozmowy tematów pojawiły się prospołeczne działania polskiego rządu oraz sytuacja międzynarodowa. Mówiłem o naszych programach społecznych połączonych z walką z przestępczością, przestępczością podatkową, bo te dwie rzeczy trzeba ze sobą utrzymywać w pewnym związku, prawda? Nie ma jednego bez drugiego. Rozmawialiśmy też o sytuacji w Rosji, o sytuacji na Ukrainie. Tutaj papież Franciszek był bardzo zainteresowany, w jaki sposób Polska rozładowuje napięcia, pomaga stabilizować sytuację w Europie Wschodniej, w Europie Centralnej. Dzisiejsze spotkanie premiera Morawieckiego z papieżem Franciszkiem było pierwszym, odkąd objął on stanowisko szefa rządu. Nie odbędzie się zaplanowane na środę przesłuchanie Tomasza Arabskiego przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Do członków komisji wpłynął wniosek pełnomocnika byłego szefa kancelarii premiera Donalda Tuska o usprawiedliwienie nieobecności. Na jutro natomiast zaplanowano przesłuchanie byłego dowódcy BOR Mariana Janickiego. Wiceprzewodniczący Jarosław Krajewski z PiS ogłasza bliski finał prac komisji. Wyjście na ostatnią prostą. Najbliższe zeznania byłego szefa BOR Mariana Janickiego. W odpowiedzi na pytania o ochronę najważniejszych osób w państwie wobec współpracy Michała Tuska z wielokrotnym przestępcą. Kiedy doszło do nawiązania współpracy między synem premiera Tuska a liniami lotniczymi OLT Express należącymi do pana Marcina E. Drugi ważny wątek dotyczy współpracy Kancelarii Senatu z OLT Express. Z dotychczas ujawnionych przez Komisję Faktów wynika, że linie lotnicze Marcina P. miały dostać zgodę na przewożenie najważniejszych osób w państwie, bo nie widział wtedy żadnych przeciwwskazań. Powinny służby takie jak BOR i takie jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego informować najważniejsze osoby w państwie, żeby również nie uwiarygadniały przestępczych podmiotów takich jak Amber Gold. We wrześniu lub w październiku przed komisją może stanąć były premier Donald Tusk. Ewa Wasącznik, Polskie Radio 24. Znany już 23-osobowy skład piłkarskiej reprezentacji Polski na Mistrzostwa Świata w Rosji. Przedstawił go dziś selekcjoner biało-czerwonych Adam Nawalka. W kadrze zabrakło miejsca dla Krzysztofa Mączyńskiego, Łukasza Skorupskiego, Tomasza Kędziory, Pawła Dawidowicza, Przemysława Frankowskiego, Sebastiana Szymańskiego, Kamila Wilczka i Szymona Żurkowskiego. W atmosferze dało się wyczuć, że jest to ważny dzień dla piłkarzy, przyznał kapitan reprezentacji Robert Lewandowski. Jak dodał, za
szansę na występy w reprezentacji po mundialu. Dzisiaj rozmawialiśmy między sobą, czy nawet z chłopakami, którzy nie jadą na mundial, dlatego że tak naprawdę możemy się znowu spotkać i znowu mogą być tworzymi postaciami w reprezentacji, ale też zdają sobie sprawę, że takie decyzje musiały zadać. Dzisiaj były rozmowy, rozmawialiśmy z piłkarzami, a tak naprawdę jutro już musimy wrócić albo odnowić po raz pierwszy trening do tego, co dla nas najważniejsze. Mistrzostwa świata w piłce nożnej w Rosji rozpoczną się 14 czerwca. Tadeusz Burzyński, witam Państwa bardzo serdecznie. Razem z doktorem Patrykiem Plestotem z Instytutu Pamięci Narodowej. Dobry wieczór. Drodzy Państwo, wybory czerwcowe, 4, potem 18 czerwca w perspektywie, ale dzisiaj mamy rocznicę pełną 4 czerwca. Panie doktorze, tak wyjściowo. Co właściwie stało się 4 czerwca 1989 roku? 4 czerwca 1989 roku w jakiś sposób załamał, czy groził załamaniem tych niedawnych porozumień okrągłostołowych. No bo pamiętajmy, że to wynik wyborów, gdzie zdecydowana większość głosów, właściwie przymierzającą do głosu Solidarność, to jest 160 mandatów na 161 i 92 miejsca w Senacie na 100. Przy czym przy Senacie w Sejmie mówimy o tych mandatach, które były jakby przeznaczone na nowe wybory, to jest tam mniej więcej 1/3 tych mandatów. No takiego wyniku nie spodziewał się nikt. Nie spodziewała się ani Solidarność, ani partia. No i rzeczywiście spodziewano się też frekwencji, bo frekwencja nie była jakaś wyważająca, prawda? 60 zdaje się 2%. Jedni i drudzy, i komuniści, i niekomuniści byli zdziwieni. Ale właśnie, bo pan doktor stawia ciekawą tezę, że wtedy mogło dojść do odejścia, mogło dojść do obalenia, prawda, ustania okrągłego stołu, ale ktoś z innej strony powie, że te wybory, no trudno je nazwać wyborami przełomowymi, no bo taki podstawowy fakt, one nie były wolne, prawda? Jeśli mówi to prawie wolne, no to tak jak prawie w ciąży być, prawda? No to albo, prawda? Albo są wolne, albo nie są, są kontraktowi. Rzeczywiście komuniści jednak zabezpieczyli sobie wpływ na rządzenie. Większość parlamentarna była w ich rękach. Miała być na podstawie właśnie i umów okrągłego stołu, i właśnie przeprowadzonych wyborów. Natomiast rzeczywiście ta większość stała się kruta, bo zapomnijcie, że przy okrągłym stole władza dokonała pewnego majstersztyku. Z jednej strony pokazała, że to się demokratyzujemy, dopuszczamy opozycję do współrządzenia, też po to, żeby obarczyć tą opozycję po prostu kosztami reform społecznych, które uważano za nieuniknione, ale właśnie zabezpieczono się. To znaczy 65% miejsc w Sejmie było tak, które zagwarantowane w tej koalicji rządowej, czyli PZPR, ZSL i SD, a tylko te 35% miały być poddane pod wolne wybory. I to trzeba sprostować. To nie jest tak, że one były przyznane Solidarności. Nie. One były poddane pod wolne wybory. Czyli ona musiała wywalczyć dopiero na miejsce. I władza też spodziewała, że spokojnie może zdobyć, nie wiem, po połowę może mandatów. Solidarność też uważała, że jak zdobędzie połowę, to będzie całkiem nieźle. Rzeczywiście wolne były tylko wybory do Senatu, ale to jest też nie tak, że one były przyznane do miejsca Solidarności, tylko właśnie były poddane po prostu pod głosowanie i władza również liczyła, że no może trochę naiwnie, jakby z siłą rozpędu 40 lat braku wolnych wyborów, ale też zdobędzie sporo głosów. I naprawdę były takie oczekiwania, bo to też przeglądając materiały do programu, nas z pewnym rozbawieniem jednak stwierdziłem, że oni liczyli, prawda, na wygraną komuniści, prawda, że ludzie tak się przyzwyczaili do nich, tak i właściwie pokochali, prawda, że nie widzą innej możliwości, że to oni będą zwycięzcami, tu się grubo przeliczyli. No to jest właśnie niesamowite, tak z punktu widzenia takiej socjologii władzy, prawda, jak władza, która jest przez dużą część społeczeństwa znienawidzona, prawda, po prostu uważa, że jednak przecież my tutaj jesteśmy gospodarzami tego kraju i na pewno lud tutaj pracujący, miast i wsi za nas zagłosuje, no bardzo ciekawe. Nie, to jest studiowanie właśnie takiej socjologii władzy. Natomiast proszę zobaczyć, o co mi chodzi też mówiąc, że tu się w jakiś sposób zaczyna kruszyć ten kompleks okrągłostołowy. No bo pamiętajmy, że tam też przyjęto, że tak to była zasada, no taka niepisana, że będzie wybrany prezydent PRL-u, samo taka funkcja w nim zostanie, no i było dość oczywiste, że tym prezydentem zostanie Wojciech Jaruzelski. Ten prezydent miał bardzo szerokie kompetencje, które trzeba znaleźć. Oczywiście trzeba wiedzieć, że to jest się, tak, przecież pamiętajmy o dużym oporze. O tym, ile sobie opowiem. No i problem polegał na tym, że
że prezydent miał być wybrany przez Zgromadzenie Narodowe, czyli Sejm plus Senat połączony. No, w momencie, w którym mamy solidarność po 99% po dwóch turach w Senacie, no mamy 35% w Sejmie, no to zaczyna być ta większość krucha. I rzeczywiście ten majsterzy, ten plan przyjęty przez problem story zaczyna się władzy powoli kruszyć, zwłaszcza, że te partie satelickie, które do tej pory były tutaj wiernymi sługami PZPR, nagle zaczynają węszyć się w swój interes listy demokratycznej. Tak, zobaczyły, że wreszcie mogą odegrać jakąś aktywną rolę. No i właśnie w tym kluczu podchodząc do wyborów czerwcowych, no to należy określić je jako przełomowe, natomiast one nie miały być przełomowe z punktu widzenia tego scenariusza, który ustalono przy okrągłym stole. Miało być właśnie czymś takim ewolucyjnym, jakąś tą drogą powolnej demokratyzacji, którą rozpisywano na może nawet na kilka lat. Ale jeżeli to są jeszcze dwa przynajmniej ważne bardzo punkty. Może zacznijmy od tego generalnego. No bo wielu dzisiaj komentatorów, publicystów, ale też historycy nie są wolni od takich komentarzy i takich ocen, że no właśnie widząc jednak zwycięstwo Solidarności, prawda, tego bloku solidarnościowego, trzeba było odejść od tych wyborów. Trzeba było może rozpisać nowe, prawda, zamiast kontraktowych, koncesjonowanych. Trzeba było czym prędzej dążyć do tego przynajmniej, żeby było nowe rozdanie polityczne. To, czyli rozpisujemy wybory, podważając całkowicie okrągły stół. Czy tak możemy patrzeć i czy było to możliwe w ogóle? Dlaczego tego nie zrobiono? Możemy moim zdaniem tak patrzeć, ale jeszcze nie wtedy, jeszcze nie w czerwcu, jeszcze nie latem 89 roku. Nie wiem, że w tym momencie, ale jednak w pewnej bliskiej dosyć perspektywie, powiedzmy kilku miesięcy, roku, półtora. Tak, moim zdaniem w momencie, w którym zaczyna się rozpadać blok wschodni w innych krajach, ten system komunistyczny w innych krajach, Węgry, Czechy, rozpad muru berlińskiego, czyli listopada 89 roku, wtedy widać, że można się już pozwolić sobie na więcej. Na rząd Mazowieckiego jednak dość powolnie trzyma się jednak dość kluczowo tych rozwiązań jeszcze przyjętych w pierwszej połowie roku. Moim zdaniem od jesieni, od późnej jesieni 89 roku, te pretensje czy krytyki w jakiś sposób można uzasadnić, no bo nie jesteśmy już jedyni. Prawda? To się dzieje, ta wiosna, jesień ludów dzieje się już właśnie wszędzie, można powiedzieć. Natomiast moim zdaniem jeszcze w połowie 89 roku, tuż po wyborach, czy jeszcze w momencie, w którym trwa ta debata, kto zostanie się prezydentem, czy Jaruzelski będzie wybrany, czy nie, jaki rząd powstanie, no w tym momencie jeszcze my, jako Polacy, jako Polska, no badaliśmy, macaliśmy trochę teren, prawda? Jeszcze nie widzieliśmy, czym to się skończy. Więc moim zdaniem w tym momencie, latem 89 roku, jeszcze nie można czynić się tej stronie solidarnościowej zarzutu, że jakby nie nacisnęła tego pedału gazu do końca. Moim zdaniem no, są jeszcze usprawiedliwieni. Mogli jeszcze nie rozumieć, że to się wszystko rozpada. Kilka miesięcy później już moim zdaniem te zarzuty można bronić. Natomiast latem 89 roku jeszcze nie. I może żeby podać też argument, który by tę hipotezę w jakiś sposób umacniał, to jest fakt też reakcji państw Zachodu na to, co się dzieje w Polsce. No Zachód sprzyjał przecież Solidarności, popierał słynne też w kulturze, prawda, jakieś znaczki Solidarności, Dzień Fonda i tak dalej, ale politycznie też no to wsparcie w ograniczony sposób, ale jednak jakoś było demonstrowane i trudno uznać no i George'a Busha, prawda, czy Margaret Thatcher za zwolenników komunizmu, raczej rzeczywiście no, przecież popierali sympatykami Solidarności wcześniej Reagan. Natomiast Zachód bardzo wstrzemięźliwie traktował to. Przyglądał się rzeczywiście z dużą rezerwą. To jest charakterystyczne. To jest słynna wizyta François Mitterranda, socjalisty, ale socjalisty był już w państwie kapitalistycznym, czy demokratycznym, może tak należałoby określić. Przyjeżdża akurat między rundami, prawda, w połowie czerwca. I on z zdumionym studentem na Uniwersytecie Jagiellońskim przez wykładu mówi, że koniecznie wyrzucajcie socjalizmu za okno, prawda? No, co rzeczywiście budziło pewną historię. No, że takiego zagrożenia raczej nie było, no bo patrząc na ludzi, którzy usiedli przy okrągłym stole, jednak duża część z nich, prawda, no, miała za sobą rozmowy socjalistyczne, nawet komunistyczne, nawet po stronie solidarnościowej, prawda, byli tak zwani rewizjoniści, którzy jednak, prawda, no obracali się w ramach systemu komunistycznego, więc nie znali byli też na Zachodzie, prawda, czy Michnik, czy Geremek, prawda, osoby rozpoznawane, więc trudno było ich posądzać o antysocjalizm. Tak, to jest ciekawa rzeczywiście uwaga. W takim razie inny argument. Inna wizyta i jeszcze ważniejszego polityka. No właśnie George Bush, który przyjeżdża w pierwszej dekadzie lipca 89 roku. I on się spotyka ostentacyjnie w Rzeczy Jaruzelskim. Dużo rozmawia ze stroną właśnie rządową, Solidarnościową. Oczywiście popiera Solidarność, ale w sposób umiarkowany i wręcz na
namawia Jaruzelskiego, żeby jednak w myśl okrągłostołowych porozumień kandydował na tego prezydenta. Może się jeszcze to ciekawe, znamy z takich poufnych notatek ambasadora amerykańskiego w Warszawie, że on spotykał się z działaczami tej wielkości solidarnościowej, tak można powiedzieć, gdzie tam się zastanawiano właśnie, jak tak zagrać tymi głosami, żeby no może nie popierać Jaruzelskiego, ale tak obniżyć kworum, żeby Jaruzelski spokojnie przeszedł jako prezydent. Może zastanawiać się, o co tutaj chodzi. To jest ciekawe pytanie. Z tego, co pan doktor mówi, powinien się taki obraz, że Zachód, prawda, Europa, Stany Zjednoczone, ci najważniejsi gracze, może niekoniecznie się jakiejś wielkiej kontrrewolucji w Polsce, prawda, tylko bali się jednak rozwoju wydarzeń, bardziej zależało im na zachowaniu pewnego status quo, jednak ta współpraca z różnymi przywódcami, prawda, komunistycznymi wcześniej się rozwijała, prawda, czy to z Gierkiem właśnie najbardziej, prawda, no ale z Jaruzelskim też taka współpraca była, były wizyty, co chowali się po buźkach, prawda, i nie było tak źle z perspektywy Zachodu, prawda. No więc Zachód ma różne oczywiście interesy, to było potem widać taka na marginesie dygresyjnie stosunek Zachodu do państw arabskich, prawda, też często zależało, prawda, państwom o demokracjach, prawda, i wolnościach wszelakich na utrzymywanie dyktatur po prostu, prawda, w państwach afrykańskich, więc tutaj ten Jaruzelski też był pewnym gwarantem, niestety, prawda, stabilizacji, a Solidarność była zapewne pewnym znakiem zapytania oprócz tych znanych postaci, prawda, nie wiadomo było, kto to właściwie jest, czego oni chcą, czy tutaj nie chcą rozwalić tego kraju, a taka była propaganda komunistyczna przez lata, prawda, Jaruzelski w kółko tłumaczył, prawda, że są wichrzyciele, bandyci, chuligani, pijacy, prawda, i trzeba iść do tego ustanu jedynie na przykład. Coś w tym jest, oczywiście, stosunek zasad są złożone. Te różne czynniki niekoniecznie, które są kompatybilne ze sobą grają. Rzeczywiście, no pamiętajmy o tym tak zwanej Gorbi Manii na Zachodzie, prawda? Czyli takiej właśnie wielkiej popularności Gorbaczowa. Gorbaczow przypomnijmy młodszym słuchaczom ostatnim właściwie przywódca Związku Sowieckiego, chociaż nie wiem, czy ostatni, ale ostatni formalnie, oficjalnie. Ale się tego 5 roku od marca na tym stanowisku, rzeczywiście chciał reformować ten ustrój, ale to też wyprostujmy ten widzenie, nie chciał odbawić komunizmu i prowadzić demokracji, tylko chciał robić wszystko, żeby odbawić ten komunizm, na ten rok reformy, bo widział, że to po prostu już jest niewydolne i nie działa. W każdym razie rzeczywiście Gorbaczow był traktowany jako ten gwarant takiego spokojnego, miarkowanego kursu Związku Sowieckiego, a pamiętajmy, że Jaruzelski był taką pupilem, prawda, Gorbaczowa, więc to będzie ten najwierniejszym uczniem Gorbaczowa. Natomiast to też nie jest tak, że Zachód jakoś kochał strasznie Jaruzelskiego. Natomiast w tej polityce Zachodu to akceptował, bo doprowadził z nim gry, prawda, polityczne, ekonomiczne. No tak, no to jest jak powiedział, tak, bardziej akceptował porozumienie prawego stołu niż samego Jaruzelskiego jako takiego. To znaczy, no właśnie to porozumienie, że ta demokratyzacja ma się odbywać w bardzo sposób powolny, że ten Jaruzelski ma być prezydentem, żeby spokojnie jakby realizować tą agendę przewidzianą w okrągłym stole, gdzieś tam uważano, że może tam za parę lat rzeczywiście jakieś tam wolne wybory będą. Na razie tutaj stopniowo sobie krok po kroku idziemy. I Zachód uważał, że ten scenariusz wyznaczony przy okrągłym stole to był gwarantem takiej właśnie stabilnej, powolnej demokratyzacji, która nie wzbudzi jednak pomruków tego rosyjskiego niedźwiedzia. Oczywiście wiemy, że te obawy przed reakcją Gorbaczowa może, czy w ogóle Związku Sowieckiego Gorbaczowa, no były przesadzone. Proszę zobaczmy, że jeszcze przecież już wiele miesięcy później Gorbaczow wysłał wojska do Litwy, Łotwy i Estonii. Tam przecież ludzie ginęli, tak więc te obawy nie były totalnie, czy zupełnie wysłane z faktu. To była akcja na jedno jeszcze, prawda, to oprócz samej Rosji, tak rzeczywiście tak, ale ten strach też, znaczy przed Rosją, przed Związkiem Sowieckim, uważano, że scenariusz i scenariusz okrągłym stole jest gwarancją tego, żeby demokratyzacja nie postępować w sposób koncesjonowany, powolny i do zaakceptowania przez... I tak powinniśmy traktować jednak, prawda? Dlatego te Jokonu i Stój wybory wynikające z niego wybory czerwcowe jednak jako wybory, prawda, na pewno nie wolne, nie podległe, tylko zdecydowanie koncesjonowane, prawda? Wynikające z układu z komunistami, ale mamy tutaj punkty nieważne dla nas Polaków. Właściwie dwa punkty. Pierwszy, no to jest Jaruzelski jako prezydent, prawda? I to się wywołało jednak sprzeciw wielu z nas, prawda? Uważaliśmy, że jest to zdrada po prostu, prawda? Jak taki człowiek tłumaczony właściwie przez całe życie w zbrodnie komunistyczne,
nagle zostaje prezydentem rzekomo tego odmienionego świata, odmienionej Polski. Premier miał być przecież Kiszczak na początku, był wiesz, nominowany, tylko nie udało się sformułować żadnego. Mielibyśmy ty prezydenta Jaruzelskiego, premiera Kiszczaka, czyli no, byłych głównych autorów prawa stanu wojennego. A druga sprawa, no to jest, no, to jest dosyć też ciekawa terminologiczne pojęcie pierwszego niekomunistycznego rządu. No bo co to za pierwszy niekomunistyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego, w którym są komuniści? To było, myślę, że bezpiecznie i właściwie prawdziwie było powiedzieć, że był to pierwszy niekomunistyczny premier. No chociaż oczywiście rodowód Tadeusza Mazowieckiego też jakbyśmy to pod lupę wzięli, no to tam były bardzo różne sprawy. Też było jednak ukąszenie Heglowskie, o którym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, w takim sensie, że popierał, prawda, rozprawę z żołnierzami wychodzimi, firmował znęcanie się nad biskupem Kaczmarkiem, a to są fakty jednak. To przez później przeszedł. A więc jeżeli już, no to pierwszy niekomunistyczny premier, no ale na pewno nie tylko nie rząd, prawda? No bo właśnie, że w rządzie mamy Czesława Kiszczaka jako szefa spraw wewnętrznych, no i Floriana Siwińskiego jako szefa Ministerstwa Obrony Narodowej. I zarówno wybór Jaruzelskiego, jak i obecność właśnie w rządzie i dalej trwanie w strukturach siłowych Siwińskiego i Kiszczaka, no jednak powodowało duży opór Polaków. Się zastanawiać, coś jest chyba nie tak, prawda, że to nie tak miało być. Gdzie jest ta wolna Polska, gdzie jest to obalenie komunizmu? No skoro takie persony, głównie rozgrywające, prawda, z czasu wydawałoby się przyszłego, nadal są w grze i nadal decydują. I tutaj znowu bym jakby to zróżnicował czasowo. Znaczy, te negocjacje sierpień-wrzesień, kiedy rząd koalicyjny powstaje, moim zdaniem były jeszcze do zaakceptowania. Pamiętajmy, że to jest jeszcze przed jesienią. To znaczy, jeszcze grupa Gliński stoi, jeszcze jest Havel, nie jest prezydentem. Natomiast pamiętajmy, listopad 89, Runia Mur Berliński. Grudzień 89, Václav Havel staje prezydentem Czechosłowacji. To mamy Jaruzelskiego prezydenta Polski, już Václava Havela po Austrii, to jest prezydent Czechosłowacji. W tym momencie rzeczywiście to przyspieszenie aż się prosi. No już wiadomo, że można sobie pozwolić na więcej. Natomiast i Kiszczak, i Siwicki, to SB przecież trwa jeszcze miesiącami. SB zostaje rozwiązane w lipcu 90 roku, a pierwsze wolne, rzeczywiście już pełni demokratyczne wybory w Polsce, to jest jesień 91 roku, prawda? No to spokojnie można było już przyspieszyć. Więc moim zdaniem jeszcze teraz mówię, samo uformowanie rządu Mazowieckiego, no jeszcze można powiedzieć, to jest właśnie to masanie gruntu, jeszcze no jakby płacimy frytowe za to, że jesteśmy pierwsi i rozpoznajemy dopiero teren. Natomiast później, kilka miesięcy później, to, że jednak ten układ jest jakby utrzymywany, prawda, i bardzo powoli jest tutaj odchodzenie z tych jeszcze już historycznych i nieaktualnych ustaleń Okrągłego Stołu, no tutaj rzeczywiście te pretensje można moim zdaniem mieć. Pamiętamy, że potem takie przyspieszenie, czyli próbę, chęć, być może chęć, tutaj można też się wspierać odejścia od Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych zaproponowanych Wałęsa, prawda, jego siekierką po Warszawie, prawda, chciał przyspieszyć, ale to przyspieszenie miało jednak charakter dosyć kuriozalny, prawda, bo sam się otaczał różnymi bardzo dziwnymi różnego temat, również dawnego układu przecież komunistycznego, prawda, więc takiego realnego przyspieszenia nigdy właśnie nie doszło i odejścia właśnie od Okrągłego Stołu. Ale Wałęsa dobrze wyczuwał na swoje społeczne, właśnie widział, że ludzie, no, tego pana doktor mówił, no, duża część społeczeństwa nie rozumie, dlaczego my tutaj się cały czas kurczowo trzymamy tych działań, bo on sam miał taki słuch społeczny i widział, co ludziom się jakby może, znaczy może stać się popularność, ale też budował swoją pozycję polityczną, no bo też pamiętajmy, że są skłócenia obozu solidarnościowego, gdzie rzeczywiście mamy z jednej strony obóz Wałęsy, który tutaj dąży, no, przynajmniej deklaratywnie do przyspieszenia, ale też blisko współpracuje z braćmi Kaczyńskimi, prawda, no, z którymi później się pokłócie, bo będzie jeszcze właśnie przyspieszać, a już niekoniecznie. No, a z drugiej strony właśnie obóz powiedzmy Mazowieckiego Geremka, który jednak jest bardziej umiarkowany i doprowadzi to do zupełnego rozbicia w postaci wewnętrznych wyborach prezydenckich, które ostatecznie będą rozpisane, prawda, na jesieni 90 roku, czyli znowu, prawda, minął rok, zanim te wybory prezydenckie powszechne się odbyły, wystartował osobno i Mazowiecki, i Wałęsa. Pamiętajmy, że Mazowiecki nie wszedł nawet do drugiej tury, no bo wszedł ten człowiek z Miką, z Niemcami, prawda, to też pokazało jakąś
ludzie jednak są zdesperowani, czy zaniepokojeni, czy zdezorientowani. No, osoba zupełnie znikąd, a szarpną też no, zapewne śmiotą w ogóle te materiały, o których mówił. A tutaj jednak podejrzewa się, że on miał różne dziwne powiązania też ze światem komunistycznym. Tutaj ich było to realne zagrożenie, prawda? Wtedy mogło być jeszcze gorzej, prawda, niż wariancie z Mazowieckim czy z Wałęsą. I jeszcze słowo, panie doktorze, o pewnym już filmie, który też miał miejsce, bo mówiliśmy o wyborze Jaruzelskiego przez wielu kolegów uznawanego za szwindel, potem komuniści siłowi w rządzie Mazowieckiego, ale już na samym początku doszło do takiego szwindla. Rada Państwa wydała dekret zmieniający ordynację wyborczą, o co tu chodziło, dlaczego tak się stało. To jest nagła zmiana przepisów określających właśnie te koncesjonowane wybory. Chodziło tak o listę krajową, której byli umieszczeni na najbardziej prominenci działacze komunistyczni. Natomiast ta lista krajowa krzepadła w polskich wyborach. Nie zdobyli odpowiedzialności miejsc, no i groziło to, że najważniejsi politycy komunistyczni nie dostaną się do Sejmu. Wtedy rzeczywiście wprowadzono te rady państwa, bo rzeczywiście też Solidarność już poszła do porządku dziennego. To było zmarnowane sprawa. Także mamy tutaj jeszcze... I to budziło też wiele kontrowersji, prawda? Dlaczego to idziemy na rękę tym komunistom? To już nie to, że idziemy na rękę komunistom, ale wraz z nimi łamiemy po prostu prawo, no bo nie można w trakcie wyborów zmieniać się w ten sposób ordynację. To też budziło już spore kontrowersje. Dodatkowy taki fałsz, kłamstwo założycielskie, prawda? Już te, nie że wybory były koncesjonowane, to jeszcze zostały de facto zmajstrowane, sfałszowane, prawda? Po prostu zmieniono nagle prawo. Panie doktorze, jeszcze postarajmy się przynajmniej króciutko dwie kwestie. Kto był przeciw Okrągłemu Stołowi i wolnym wyborom? I to nie jest tak, że przeciw Okrągłemu Stołowi była to jakaś ekstrema, prawda? Co się często uważa, że te radykałowie siadający, którzy tutaj nie rozumieli logiki dziejów. Nie, byli to różni ludzie, oczywiście ekstremalni działacze Solidarności, którzy no tak się mieszać komunistów, no przenośni przynajmniej, no też się tam znaleźli. Ale pamiętamy, że bardzo dużo działaczy na niezależne zrzeszenia studentów, które są zupełnie odsunięte od tych negocjacji, chociaż niezależne zrzeszenie studentów w 87, 8, a w roku 89 roku były wręcz bardziej aktywne niż sama Solidarność. To są różni działacze solidarnościowi, czy ogólnie opozycyjni, KPN, prawda, KPN wystawił swoje listy, bo się nie zgadzał też z ludźmi z ekipą Wałęsy, którzy się nazywał, czyli tymi, którzy robili sobie zdjęć, choć nie wszyscy sobie zrobili, około 20 osób sobie nie zrobiło tych zdjęć, ale Solidarność Walcząca tutaj okazała się rzeczywiście twardym przeciwnikiem. Ale to też po prostu osoby, które były skromne do kompromisu, po prostu zostały odrzucone, nie znalazły się w tym otoczeniu, to tak wybrane właściwie przez Wałęsę, Geremka, Mazowieckiego, no i siłą rzeczy oni też krytykowali tego komisji. No można powiedzieć, że ta opozycja została jakoś dobrana, prawda? Ale z drugiej strony no, też trzeba jakoś partnera do tych rozmów progosłowych znaleźć. A niektórzy w ogóle uważali, że samo siadanie do stołu, prawda, z komunistami, to jest zdradą. Niektórzy mówili, że sama jego forma, przebieg tych negocjacji jest zbytnim ustępstwem. Niektórzy no, chcieli sami się przyznać na tym miejscu. No różne były te motywacje. Rzeczywiście bardzo duża część, znaczna część opozycji, no była z różnych powodów krytyczna w stosunku do albo samej idei krótkiego stołu, albo konkretnych ustaleń przy tym stole obrany. Panie doktorze, i króciutko już ostatni punkt, chociaż to jest bardzo duży temat, czy mogło być inaczej, czy jakieś inne scenariusze, czy zamiast okrągłego stołu, obrad, prawda, i właśnie efektów w postaci wolnych częściowo, prawie dekoncesjonowanych wyborów, Polska mogła inną drogą pójść. No, równie dobrze mogło się skończyć jak w 81 roku. Zobaczmy, że w 80 roku sierpniu mamy porozumienie sierpniowe. W 88 roku sierpniu również mamy porozumienie. Jeden właśnie między Kiszczaki ma małe są, żeby robić się po prostu wygaszać strajki. No, możemy sobie wyobrazić sytuację, że strajki by nie wygasły, beton partyjny by przeważył i możemy sobie wyobrazić w tym czasie 88 czy porozumienie 89 roku, no i drugi stan wojenny. I tu musimy niestety kończyć. To tylko jeden z wielu, zapewne jeszcze będziemy wracać do tematu o innej alternatywie mówiliśmy, bo to była ta alternatywa wynikająca z okrągłego stołu i z wyborów, ale po jakimś czasie, po miesiącach odejścia od ustaleń i rzeczywiście próba dekomunizacji Polski, która trwa niestety do dzisiaj. Bardzo dziękuję. Tadeusz Kurzański, kłaniam się Państwu razem z doktorem Patrykiem Prescottem z Instytutu Będzie Narodowej. Bardzo dziękuję. Reklama. A właśnie, idziemy na basen? O nie, moje stopy nadal nie nadają się do pokazania. Jak to? Na pewno kupiłaś kartę.
odurzające silkacje? Nie. Jakieś inne? Następnym razem wybierz skarpetki silkacje. Szybko usuwają zrogowadzenia i odciski, a stopy są nawilżone i gładkie jak jedwa. A zgodnie z badaniami, znaczna większość użytkowniczek uznała silkacje za zdecydowanie lepsze niż inne skarpetki o podobnym działaniu. O! A teraz silkacje znajdziesz w aptekach w niższej cenie.